Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Zabiegamy każdego dnia o wiele dla nas ważnych spraw. Praca, bo trzeba zarobić na utrzymanie siebie i swojej rodziny, dodatkowa fucha, aby żyć na wyższym poziomie od innych i nie dziadować całe życie. Sport, bo trzeba mieć atrakcyjną sylwetkę. Urlop, bo przecież zasłużyliśmy na wypoczynek i odrobinę luksusu. Zabiegamy o wiele spraw, ale czy troszczymy się jeszcze bardziej o to, co najważniejsze, o życie wieczne? Przemija postać tego świata i wszystko, co na nim jest. Z perspektywy wieczności to wszystko, co dla nas dziś tak ważne, nie będzie miało najmniejszej wartości. Owszem, Bóg daje nam ten świat i chce, abyśmy przez pracę czynili go sobie poddanym. Cieszy się również naszymi chwilami radości, ale co wówczas, jak nie widzimy nic poza tym, co doczesne? Manna jest symbolem Bożej troski i Bożego błogosławieństwa, bo gdy Izraelici szli przez pustynię przez 40 lat, zmierzając w kierunku ziemi obiecanej, cierpieli głód i pragnienie. Bóg na pustyni zastawił wówczas dla nich stół. Karmił ich chlebem z nieba i mięsem przepiórek. Otworzył nawet skałę, aby ugasić ich pragnienie świeżą, ożywczą wodą. Oni jednak bardziej od Boga pragnęli jedzenia. Tęsknili za Egiptem, krajem ich upodlenia i niewoli, bardziej niż za Bogiem. Jakie jest moje życie? Czy ja przypadkiem nie stawiam własnego życia i zaspokajania doczesnych potrzeb ponad Boga? Wyzwólmy się z kajdan pożądliwości, aby prawdziwie być ludźmi wolnymi.